Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem znowu chora. Rozchorowałam się, znowu mam grypę, anginę, cholera, ja nie wiem, przeziębienie. Ja już po prostu nie wiem, co ja mam. Wszystkie plagi mnie się czepiają. Jak pamiętacie, we wrześniu, końcem września zaszczepiłam się przeciwko grypie. Od tego czasu już byłam dwa razy chora. Dwa razy antybiotyki dostawałam. Fantastycznie. Ale powiem wam tak, szczepionka na pewno działa. Tym razem nie jest to bakteria, ponieważ wczoraj pojechałam do pielęgniarki. Ponieważ tu się jedzie do pielęgniarki, nie trzeba jechać do lekarza, można po prostu pojechać sobie do pielęgniarki. Odczekałam w kolejce godzinę, czyli to jest bardzo długo. Tylko dlatego, że nie zamówiłam sobie czasu, a ja nie wiedziałam, że trzeba zamówić czas do pielęgniarki. No, mogłam go zamówić, następnym razem na pewno tak zrobię. Wymaz zrobiono mi w moich migdałkach i potwierdzono, że nie mam bakterii. Także jeżeli nie mam bakterii, to znaczy, że jest to wirus. A szczepionka, dla tych wszystkich antyszczepionkowców już mówię, szczepionka nie działa na wirusy. Wirusy nie są właśnie objęte szczepionką, ponieważ to jest zupełnie coś innego. Szczepionka działa na bakterie. Bakterie grypowe, czyli anginowe. No, ale wczoraj jeszcze właśnie w ramach wspaniałego samopoczucia się, tylko bólu gardła, gdzie myślałam, że po prostu przeziębiałam się wracając w nocy z mojego downtownu, idąc, podążając w mrozie, gdzie po prostu chciałam szybko dojść do domu, więc zmęczyłam się i oddychałam trochę buzią. Myślałam, że po prostu przeziębiałam sobie gardło. Może też i tak jest, ponieważ na razie jakiegoś kataru nie mam, jakoś wszystko jest odblokowane, bynajmniej na razie, bo się za parę godzin okaże, że mam katar. Ale czuję różnicę już po tym antybiotyku, który dostałam ostatnio. Zapomniałam, jak się nazywał, ale była to penicylina, która działa na bakterie gram dodatnie. A wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, brałam penicylinę na bakterie gram ujemne. Także wierząc głęboko, że wybiłam wszystkie bakterie, nie sądzę, iż mam w tej chwili jakieś bakterie, które mi zainfekują mój nos, ale podejrzewam, że przez to, że nie mam dobrych bakterii w tej chwili w jelitach, które właśnie za to wszystko odpowiadają, żebyśmy nie chorowali, to jest nasz system immunologiczny, przepraszam, immunologiczny system, podejrzewam, że właśnie coś złapałam. Piłam moje kefiry, piłam wodę z kapusty, piłam zakwas buraczany, jadłam czosnek. Wszystko, co właśnie zawiera te wszystkie nasze probiotyki, jogurty. I wam powiem, że miałam nadzieję wielką, że nic nie załapię. I wiecie co, to jest bardzo takie śmieszne i odpukać. Mam nadzieję, że moja mama nic nie załapała tym razem ode mnie. Ale ja już byłam dwukrotnie chora, a ona bierze chemię, gdzie przy chemioterapii układ immunologiczny jest znacznie, znacznie osłabiony. Na razie ona się trzyma, to ja po prostu tego nie rozumiem, ale wolę, żebym to ja była chora, jak ona ma być chora. No i cóż, dostała mieszkanko, wczoraj przyjechały stolik, łóżeczko, pierwsze jakieś gadżety potrzebne nam do życia, które mamy po prostu na pierwsze parę godzin. I pierwszą noc już spała, jest zadowolona, wyspała się, ponieważ u niej w bloku właśnie nie dość, że papierosami strasznie śmierdziało na tym piętrze. Potwornie, naprawdę, uwierzcie, potworny smród. Ja nieraz wychodząc od niej z domu, czekając na windę, schodząc na dół, mi kurtka śmierdziała, bo są dwa mieszkania, w których po prostu tak ludzie kopcą. Nie wietrzą, tylko są takie wielkie dziury między drzwiami, bo drzwi powymieniali tam i po prostu jest to potworny smród, który na klatce jest. Do tego był koleś, który no po prostu ma pampersy i wiecie, no jak ktoś ma pampersa, to trzeba tego pampersa wziąć i wyrzucić do śmieci, żeby to nie leżało. On to w domu zbiera, jakieś brudne ubrania i tam jest po prostu taki smród, jak otwierał drzwi, tak z jamy walnęło po prostu. To nie dało się po prostu nie wyczuć tego, potworny smród moczu. I do tego to wszystko moja mama strasznie ma takie wyczucia zapachowe, więc to nie było przyjemne. Ale do tego miała sąsiada, który mieszkał nad nią, który jak zaczął na przykład w nocy o drugiej chodzić w tej weftę, dum, 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 ona spać nie mogła. Do tego jeszcze trzaskał drzwiami, przesuwał meble.
A na drugim końcu korytarza jest po prostu para, która jest no troszeczkę inna jak my wszyscy i nie zdająca sobie sprawy z tego, jak głośno słucha muzyki, więc ciągle było słychać bas. Także moja mama dostała właśnie mieszkanie, żeby mogła w ciszy i spokoju tutaj się kurować, leczyć i próbować z tego wyjść. Jesteśmy bardzo zadowolone, jest bardzo, bardzo ładne mieszkanie. Zresztą widzieliście to mieszkanko w filmiku wcześniej, w poprzednim zdaje się filmiku, bo nic nie nagrywałam od tego czasu w mieszkaniu, w którym jest straszny bałagan. Wiecie, ja w ogóle lubię te bałagany, więc chciałam was zaprosić do pustego mieszkania i z ironią powiedzieć sorry mam, bajzel dla tych wszystkich porządnych. A propos mojego bajzlu, mój bajzel troszeczkę ogarnęłam, aczkolwiek dalej jest Megatron. Ale już stół widać, słuchajcie, stół widać w salonie, także już są prześwity, nawet odczyściłam stół z kurzu, meble wczoraj sobie, nie, przedwczoraj odczyściłam z kurzu mój brzydki regał i ciekawa rzecz, pojechałam też, wszystko olejem kokosowym, poczyściłam parapety i okna i wam powiem, bardzo ładnie się to wszystko wyczyściło. Wyczyściłam też mój magiczny skórzany fotel, którego nie chciał nikt kupić. Chciałam go sprzedać, nikt go nie chciał kupić. Ja go na pewno nie wyrzucę, ponieważ fotel jedzie do mojej mamy. Tak zadecydowaliśmy, jak będę przychodzić, to będę mieć tam miejsce do siedzenia. Kupiłam sobie wczoraj kabel, 15 metrów kabla do podłączenia routera i telewizora, ponieważ mam taką pikselozę w telewizorze, że po prostu czasami nie idzie oglądać, zawiesza się, zamraża się, piksele są, ponieważ sygnał z routera nie dochodzi dobrze do telewizora, jeszcze do tego jest betonowa ściana za telewizorem, także sami rozumiecie, trzeba było kupić kabel i mi się nigdy nie chciało tam dojechać. I w islandzkim stylu po prawie pół roku dojechałam do sklepu właśnie, żeby kupić kabel. I ku mojemu zdziwieniu kabel był bardzo tani, ponieważ 1500 koron za 15 metrów kosztował. Kiedyś te kable były drogie, dzisiaj te kable naprawdę staniały. I szczerze mówiąc 1500 koron to jest nic za taki kabel. Także jestem bardzo zadowolona, że mam ten kabel. I właśnie tak się dzisiaj czuję jak naleśnik. I wam powiem, zwiędła jestem, stawy mnie bolą, kości mnie bolą, ale spróbuję ten kabel pociągnąć do tego telewizora, żeby działało. Jedna rzecz, którą jestem taka trochę niezadowolona, to parę miesięcy temu naprawiałam swój stary komputer, więc zainwestowałam parę groszy w niego. No i dzisiaj nie ma delty, z której właśnie korzystałam. I komputer leży, no ale komputer jak to komputer, jak mój stary, znaczy jak mój ten nowy się, nowy, w cudzysłowie nowszy, może lepiej będzie słowo użyć, nowszy komputer się ją zepsuje, pójdzie do naprawy, to zawsze będę miała jakieś wyjście ewakuacyjne, wyjście awaryjne w postaci starego, bardzo starego trupa komputera, który działa nawet dobrze, wam powiem. Nie nadaje się do obróbki filmów, kartę graficzną by jeszcze trzeba było do niego dokupić. Ale ogólnie już telewizja na nim chodziła. A ja po prostu w tej chwili korzystam z telewizora i wykupiłam sobie aplikację IPTV i wam powiem, co to było, nie wiem, coś było słychać, sorry, bo tak czasami różne dźwięki są. Ta aplikacja po prostu świetnie działa w telewizorze, mogę używać pilota, a mój stary komputer nie wysyłał dźwięku do telewizora, więc po prostu było bez dźwięku, trzeba było mieć głośniki, no i bez sensu, prawda? No właśnie. Siedzę, leżę tutaj, pachnę właśnie w szlafroku, w szaliku, żeby mi tu ciepło było. Uuu, jak boli, ho, 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 ho. Ale nie są spuchnięte. Nie, nie są aż takie spuchnięte, jest dobrze. Tu grzeję, żeby się wygrzały. Mam nadzieję, że do jutra mi przejdzie, że przede wszystkim odzyskam siłę, bo nie mam w tej chwili siły, jestem jak zwiędnięty kwiat. Moje dziobeczki dziś przyleciały, mamy taki sztorm, że dziobkowski nie mogły tutaj dolecieć. Trzy razy próbowały, po czym ja wysypałam im ziarno trochę i to ziarno dosłownie w przeciągu paru sekund całe zmiotło z parapetu. Więc dziobeczki chyba dzisiaj są głodne. Wysypałam im na takiej krawędzi okna. No otworzyłam to okno, siedziałam z pół godziny jeszcze tu przy otwartym oknie, bo pomyślałam, że po prostu
Może będą na tyle mądre i wam powiem, tylko jeden ptaszek się nie bał przyjść pod okno i po prostu zjeść. Albo już był mądry, wiedział, że mu nic nie zrobię, albo był tak głodny i biedny, zdesperowany. Szkoda mi, ich dzisiaj niestety nie zjadły, jedzenie czeka na krawędzi okna, aż przylecą, ale dziobki już poleciały, jest godzina 16, one jeszcze tu przylatywały, ale nie ma ich, bo już bym je widziała na bloku, nie ma ich, dzisiaj już poleciały spać sobie gdzieś tam, gdzie śpią. Także zawsze się zastanawiam, że te ptaszki, co one tym ptasim muszczkiem myślą, o czym one myślą? No tu przylatują, pojedzą, odlecą, idą spać i takie mają właśnie życie. Także jakbyście chcieli wesprzeć mnie w kupowaniu dla nich karmy, tam jest właśnie zbióreczka pod filmem. Karma kosztuje 400 koron za worek. Ten worek, zauważyłam, starcza mi średnio na 4 dni, bo jest w tej chwili już 18 gołąbków. Było 12, a teraz już się 18 doliczyłam, także podejrzewam, mam najlepsze jedzenie w mieście i dziobki do mnie przylatują. Już po prostu rodzina się, kuzynów zawołali i po prostu przylatują tutaj. Co jeszcze bym chciała wam powiedzieć? Nie wiem, zastanawiam się, czemu jestem chora i co się stało, no ale tak jest. Nawet mi się mówić dzisiaj nie chcę, nie mam pomysłu. Myślę, co jeszcze, może chcielibyście jakiś temat, żeby poruszyć tutaj związany z Islandią, bo oczywiście najlepiej mogę się w tym temacie wypowiedzieć. I po prostu jeszcze prośba, nie piszcie do mnie na mój prywatny Facebook. Jest to prywatny Facebook i są inne po prostu możliwości kontaktu ze mną, jak e-mail venus.północymałpa@gmail.com. Zresztą w opisie na kanale jest ten e-mail oraz tylko fanpage na Facebooku Wenus Północy. Tam możecie do mnie zawsze napisać, ja wtedy zobaczę, czy mogę odpowiedzieć w sensie takim, czy znam odpowiedź i po prostu możecie mieć kontakt ze mną tam. A mój prywatny Facebook jest prywatnym Facebookiem, tak jak nazwa wskazuje, prywatny i po prostu ja cenię sobie prywatność innych i oczekuję tego samego w drugą stronę. To prywatny Facebook i po prostu ja nie odpisuję tam i bardzo mi przykro, ale po prostu mówię cały czas, gdzie pisać, a ludzie dalej piszą na prywatny Facebook. I po prostu niestety przykro mi, ale ja usuwam te wiadomości. Dlatego, że musicie się nauczyć, że po prostu piszemy na Wenus Północy na fanpage'u albo na e-mailu. Dobrze, to byłoby tyle i jeszcze właśnie, jeszcze jedna rzecz, pytania typu, czy znajdę pracę, czy pomogę przyjechać, czy ta praca jest, jak znaleźć tą pracę. Kochani, ja nie wiem, pomagać nikomu w przyjeździe nie będę, ze względu na różnego rodzaju inne sytuacje, które wystąpiły w przeszłości, po prostu nacięłam się nie jeden, nie dwa, nie trzy razy, wiele razy. I uważam, że w tej chwili zakończyłam swoją dobroć i swoje właśnie dobrodziejstwo w sensie pomagania właśnie ludziom. Cóż mogę powiedzieć, niestety tak jest, na 99 przypadków, znaczy na 100% przypadków na 99 się przejechałam i bardzo jest to przykre, że po prostu każdy z nas gada to samo, że się przejechał na rodaku, także ja po prostu stwierdziłam, trudno, przejechałam się, moją lekcją jest nie pomagać więcej i taka jest po prostu prawda, choć bolesna, ale prawdziwa. I tak jak mówię, macie jakieś konkretne pytania, żeby wam odpowiedzieć, piszcie jak najbardziej, ale gdzie konkretnie szukać pracy, to nawet ja nie wiem, ponieważ ja 12 lat nie pracuję, jestem poza tym całym biznesem szukania pracy, mieszkań i tak dalej. Są również grupy na Facebooku i moje grupy, które właśnie mam, praca na Islandii lub mieszkania na Islandii i po prostu możecie tam się zawsze dołączyć i tam szukać, tam wam już od razu odpowiedzą konkretniej, bo jest dużo ludzi na tych grupach, także szukajcie tam informacji. A mówię, takie inne sprawy, jak najbardziej chętnie przyjmę jakieś pytania, nawet w komentarzach tutaj pod tym filmikiem, aby wam po prostu o czymś konkretnym w następnym na przykład filmie opowiedzieć, czy odpowiedzieć na pytania. Wiem, że dzisiaj tak trochę może nie za wesoło, może nie za miło i po prostu możecie być trochę wściekli, źli i niezadowoleni,
Ale ja wyznaję zasadę, że co myślę, to mówię i takie jest moje zdanie, moja opinia i po prostu trudno. I jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to trudno. Ja szanuję zdanie innych ludzi i oczekuję tego samego w drugą stronę. Idę, wezmę sobie jakieś tableteczki przeciwbólowe, bo mnie za bardzo stawy bolą. To byłoby, kochani, na tyle. Subskrybujcie mój kanał. Wiecie, że jest wyjątkowy, niepowtarzalny i bardzo różnorodny. I klikajcie dzwoneczek oczywiście. To byłoby na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.